Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Median XL Diablo 2 Ultimative. Trochę to pomieszałem, ale jeszcze Necromantą i Single Player. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Andariel, była bardzo trudna ze swoim Armagedonem, jeszcze tym jak padły Vikingi trzeba było wyjść z gry, ale później jakoś nam się udało ją pokonać, bo tego Armagedonu nie robiła. My przywoływaliśmy swoich ożywieńców i jakoś to poszło. Dostaliśmy Spartę, dla Paladena nie możemy jej nosić. I ogólnie tu jest pięknie, widzicie, fontanna nawet jest ciekawe. Well, czy to uzupełnienie życia jest? Many, wytrzymałości? Tu mamy jeden punkcik. Ja gdzieś chciałem dodać ten punkcik i nie było możliwości. Chyba tu. Summon up a wild storm of toxic wrath. Bo to był pasyw, czyli nic z tego, tu chyba mi się to nie podobało. Rotting Flesh. Już nie widziałem jeszcze tego, ale tu sobie damy. Też będzie, że pasywka, czy... To albo sobie damy Rotting Flesh, albo Pestilence. Zobaczymy. Fire to nie. Rotting Flash może być. Summon Shadows, Rampagon. Rotting Flash, dobra. Mamy też sporo życia ze swoimi bliskami. Jest Fara. O, jest też Drognan tutaj, nieźle. Jak to wygląda? A coś takiego, no... Mapa nie zachwyca. Widzicie? Posłuchamy Fary. Kliknąłem na nią, bo musiałem sprzedać te itemy, robić porządek, więc... Introduction, wprowadzenie. Nie wiem dużo o starych religiach. Byłem trenowany jako paladin z Zakharum w Eastern Koras Temple wiele lat temu. Dobra. Jedyne co mogę powiedzieć, to zmieniamy najemnika, rzeczy sobie przygotowane, łuku nie zmieniłem naszej tej, a byłaby niezła z tym. 61, tamten był do 8 czy 7. I też na Andariel nie wziąłem sobie tego hełmu, bo miał odporności większe, chociaż na ogień o 5. Nie pomyślałem. O, tu jest już pałac, ale jaja. Zobaczymy sobie, tutaj też coś jest. Tutaj takie bunkry. No fajnie, fajnie teraz to wygląda. Wszystko na miejscu. Tu co jest? Tu co było? Nic się nie zmieniło. Tu jest jakaś lokacja może? Nie ma, ludzie tu chodzą. Tam jest na pewno na dole przejście. Jest, ale my normalnie pójdziemy. Szybko musimy tu zwiedzać, bo... Możemy przynajmniej tędy wejść? Tędy możemy. Dokarczmy, ponieważ Atma zleca nam zadanie. The sewer entrance is through the trapdoor, just up the street. No to jestem po cięciu, coś mi zatrzymało, słuchajcie. Miałem kuriera, więc kontynuujemy. Mamy przejść przez tunele Radamenta, one też są tu blisko. Wszystko tu blisko jest, ale to nieźle zrobili. Ja teraz to lepiej wygląda, ogólnie powiem. I na to jeden odcinek mamy około 30-35 minut. Jeszcze najemnika od Gehida dostaniemy. Wszystko zabrałem, jeszcze amulet. Bym zapomniał. I bet you wonder how this town manages to stay safe with all the trouble going on out in the desert. Well, I can tell you that it's got nothing to do with the local town guards. They're all in the palace for some reason. Jaren hired me and my mercenaries to help keep the peace around here. We're not cheap, but we're the best this wasteland has to offer. To nie Jerchen, tylko... Oj, nie Ki, tylko Grace.
25, nie ma, 24 jest. Nie wiem, co znaczy. Sharpest Fighter, no to nieźle. Ale ja poszukam tu jeszcze 24. Co? Egzemplar. To jest ciekawe. Firemag nawet jest, no to nieźle. Chyba bym wziął sobie Sharp Fightera. No. Nie mam złota. Trzeba pójść po złoto. Tu jeszcze chcą nam o czymś opowiedzieć, to wysłuchamy. Muszę odjąć 4 minuty, więc około 30 już teraz. Sharp Fighter 24, egzemplar. Ryzen. Czekajcie, no. Wrzucę sobie jeszcze do skrzynki. Kasę. Damy mu co możemy, broń. No na szczęście ma. Jeszcze może tarczę nieść? Bo jakoś tak. Tu ma jeszcze lukę. No spróbujemy mu wsadzić tarczę. Nie mamy wystarczająco złota, zaraz się zdenerwuję. Teraz mamy aż nadto. No tu też fara się zmieniła trochę. Wątpię, że będzie mógł. No nie ma, nie może. Tylko tak sprawdzałem. No i dobra, porządek jest. Co sprawdzałem? No to tak, może nam się przydać ta runka Amn, bo ona odbija damage, wiecie? Mamy dwie takie. Tylko nie wiem, czy jak odbija, chyba jak go nie bierzemy, więc możemy sobie wrzucić do obeliska te dwie runki. 50% odbitego damage, jak będzie 100, to już nie robimy więcej. 3, 24, 25 mogę? 25 mogę, którym ja mam? 25, no dobra. Damage Reflected, tak? Jeszcze z regeneracją życia możemy tutaj coś pomyśleć, tylko że już levelu nie mamy. Tu mamy bonus to Vitality, to jeszcze nie. Replenishing Life. Dobra, to jeszcze też z tym poczekamy. To będzie dobre. I co tam jeszcze będzie? Jeszcze increase jakiegoś, ale to później możemy. Dobra, jedziemy, bo już czasu braknie. Co z nami jeszcze porozmawiać? No dobra. Greetings, honored traveler. I am Jaren, Lord of Lut Golain, and I bid you welcome to my fair port city. I'm glad to know that once again caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way, looking for the tomb of Talrasha. No one knows exactly where Talrasha, Keeper of Bale, is entombed, but it is certain to be far out in the desert. Now my people whisper tales of the dead rising from their tombs, and horrible creatures lurking amongst the moonlit dunes. Even I have witnessed things which I cannot explain. I've ordered the port closed and all trade ships moored until I am sure that my city is safe. Atma, the tavern keeper, has an important mission for you. Go see her immediately. You'll find her on the other side of town. Now I must return to the palace. I apologize, but I can't invite you in. Things are rather a mess right now. Ma dla mnie misję, którą już przyjąłem i wypełnię. You have quite a treasure there in that Horodric cube. According to Horodric lore, the cube can restore a Horodric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed longsword.
You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows, while 2 quivers of arrows yield 1 quiver of bolts. I must leave it to you to discover other formulae. No i dobra. Idziemy. Chyba tylko do drugiej zdążę dojść. To akurat wiem. 60 punktów. Do czego się na pewno przyda, wchodzimy. Powinna być inna muzyczka moim zdaniem i chyba będzie. No, mamy nowego najemnika, który powinien się w pierwszej linii trzymać, a ja go coś tu nie widzę. O! Klejnot złoty czy żółty? Lepiej jakbyś złoty, ale żółty też byłby dobry. No, żółty. Zbalansowany topór? Nie, wyważony topór, no właśnie. O, te skille to już widzieliśmy, tych przeciwników widzieliśmy. Oczywiście nie tu, ale wcześniej. Czemu oni mi tak padają? Zaraz, ja tu się nimi zajmę. Zaraz. Piątkę mamy. Tu jeszcze mamy dwójkę, trójkę, nawet czwórkę możemy. Albo nie, lepiej nie. Jak napadnie, będzie gorzej. Piątkę mamy. Chyba nie. Mamy szóstkę. Dlaczego oni są tacy silni? A, już mamy nie zbierać takich rzeczy. Zapomniałem. Żółtych nie zbieramy od początku drugiego aktu. Muszę się na to... do tego przyzwyczaić. Bo będzie źle. Najemnik czuje znaczny przypływ sił. Bardzo dobrze, ma mało życia. 1820? O, to sporo. Ej, nie, 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 nie. Trucizna nas dziesiątkuje. Ja przynajmniej mam odporność, z moimi to gorzej jest. Nie, to mi przeszkadza. No muszę dawać mikstury najemnikowi, bo pada. Nie, no co tam się dzieje, że tak naszych ładują? On ma 80-60% na trucizny, czy tam 50, no. Sporo. Nie wiedziałem, że już takie schody są. No F6. Nie wiem, co oni to mogą wymyślać z tym. Mnie na przykład się nic nie dzieje, a bo mam odbicie obrażeń, to dlatego. A wiecie, dobrze, że to dałem. Tak mi coś robią. Mimo wszystko. To mój niedźwiedziołak, czy jak? Tak, on walczy. A, bo przyzywają takiego niedźwiedziołaka. No to mi się nie za bardzo podoba, ja bym tu zmienił sobie na... To już wiem, że nie. To mi się nie podoba, bo to daje mi do drużyny. Fireheart, to samo. F3, F4... F6. Fireheart totem. Dwa, trzy, cztery, nie, pięć i sześć. Dziwne, że nas tak jadą. Shortbow, ale wiecie, złoty to. Podniosłem go. To jest jakieś lepsze po prostu. Może ten obelisk mi przypasował. No ale trucizny nie ma teraz. Też może mieć jakieś znaczenie. A tu jeszcze niedźwiedziołaka dodatkowo mamy. Do pomocy. Czyli podwójny boost. No i teraz zdecydowanie lepiej z tym obeliskiem.
lżejsze mikstury biorę, chociaż miałem ich nie brać. Na razie nic nie widzę, wartego tego, żebym to podniósł. Na razie tak nie podniosę. No ten damage odbity, naładujemy do 100 i chyba wystarczy. Później coś lepszego sobie damy. Bones Breaker to chyba ten. O, jabłuszko. Kafar. A nie. To coś takiego tylko dla Paladyna. No zobaczymy, zobaczymy. Mimo wszystko, że... to i tak nie do sprzedaży. No i te będą tu walczyły z tamtymi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wszyscy się podnoszą, ja chyba nawet level zdobyłem. Rondaż. Fashion. Czyli ostrze. Kosa mi nie jest potrzebna. Przynajmniej jak tu z tym jest. Ogólnie to padamy jak muchy. Mi się to nie podoba. To nie, to jest żółte. Signet of Experience. No dobra, niech będzie. Tak samo wygląda, tak samo. Ile mi daje expa? No sporo, sporo. Cestus. No chyba do drugiego poziomu dojdziemy max. Dalej będzie Chain Glows. Nie dość, że dla mnie, to dla najemnika mogą być. Ale ja też nie mam jakichś fantastycznych. Angel Star. To z, chyba tego było z Hela. No, by przydało się coś dla tych i życie, i obrażenia tych przywołańców zrobić. Bo oni sobie po prostu nie radzą tutaj. Mi się to nie podoba. Nie, zaraz mnie tu pokonają, trzeba uciekać. Dobra, mamy 4, teraz będzie łatwiej zdecydowanie. To jacyś wyjątkowi przeciwnicy. Glewia dla najemnika. Composite Bow to może nie. Nadal tego niedźwiedziołaka mamy, tylko ja teraz... o, przeszedłem jakoś. Boję się, że oni mnie rozwalą tutaj. Ale nie jest aż tak źle. Potrafię się utrzymać. Nawet ten nam pada na piątce. Ten nasz Archon. Kolejny Bone Breaker. Czyli to jest bardzo pospolita broń w takim razie. No i teraz sobie tu powiększyłem. Oni mi po prostu te obliski rozwalają. I dlatego krótko są. Trochę jakby złoty. Widzicie? Kurczę, tak ciężko powiedzieć. Niby ten jest jaśniejszy, to ten wywalimy. Jefłon? To może dla mnie. Spiral Chain Glow. No najemnik jakiś słaby jest. Chciałem z aurą obronną, ale... mogłem poszukać, wziąłem jakiegoś takiego i... niech będzie. No jeszcze tam na dole nie byliśmy, trzeba się wrócić. Walewele już tu zdobyliśmy, 27 jak nic.
No, dźwięki tu są niezłe, przyznaję. Moje doświadczenie, bardzo dobrze. Teraz coś mi tu z myszką. Nie tak, teraz już dobrze. Jest zdecydowanie lepiej. Doświadczenie bierzemy. No i nie ma już nic więcej. Szczurze gniazda, mamy kasę z tego. I idziemy na poziom drugi. Dopiero 20 minut około. Glewia taka, no może najmniej będzie miał mógł nie używać. Ten łuk to taki... A, muszę sobie inaczej ekran ustawić, ale to nie zmienia faktu, że te kolory itemów są po prostu zbyt podobne. Żeby stwierdzić, czy to żółty, czy to złoty, bo z innymi to akurat nie ma problemu. Co tu za runa? Runka Ort już leci. Bardzo dobrze. O, tu będą przebijać. Jak ten nam pada Archon? Heavy Crossbow. A powiedzmy, że to nie jest złoty item. A tak się wydaje. Ten jest złoty Bonesbreaker, Heavy Breaker też. No bo to jest żółte. No widzicie jaka... Różne odcienie tych złotych itemów są i skąd ja mam wiedzieć, że to nie jest rzadki ten co wziąłem. To nie jest tak, że zmienia wygląd. No nieźle, nieźle. El, Thul. Runki. Co tu było w ogóle? Miksturka wzmocnienia. O! Aby to dla mnie laska była. No niestety... dla druida laska? Dziwne to. Zwykle dla czarodziejki. A tu dla druida robią. Tego właśnie nie rozumiem. No powoli się przesuwamy, jakoś to będzie. Tu musimy punkt nawigacyjny znaleźć, więc ten poziom powinien być automatycznie większy, ale może następny będzie mniejszy. Niedźwiedziałak cały czas jest. Ponad 1000 życia. O, głowa tego. Głowa wilka złota. Z całą pewnością. No, złotych itemów. Też tu sporo leci. No, dobra. Powinniśmy wystać. Same złote mi się wydaje. O, to akurat żółty, widzicie? Jakby na drugim poziomie był Radamen, bo widzicie, że ostro padamy. Nie jest łatwo. O, Skimitar jest też chyba żółty. I Spetum też, no. Ale Spetum chyba możemy wziąć, bo to dla najemnika broń może być lepsza. Skimitar to raczej nie. Punkt nawigacyjny. Poziom 28, który się nabija. Trudno w akcie trzecim. Ale to już trzeba mieć albo długo nabijać, albo po prostu
mieć Players 8 komendę. No to muszę przejście sobie otworzyć. Wyjdziemy. I zaraz jeszcze raz wyjdziemy. Chyba nikogo nie ma więcej. Nie ma. W tamtą stronę się trzeba się przejść. Mamy trolla, który nie jest jakiś łatwy. No mamy 4. Więc można ładować. Mystic Orb. Okej. O tych akurat uciekamy. Nie są silni, ale... naszych już dają. Piątkę sobie odnowimy. Czy to nie jest tak, że... to na pewno jest. Czy to wszystko może być złote? Mi się wydaje, że jest złote, wiecie? Chain Boots. To akurat raczej żółte. I short to nie. Dobra. To światło mnie myli, po prostu mnie myli. Tego bym prawie nie zauważył. Teraz wzięty. Flavored School, ile mamy czasu? Wszystko przeszliśmy? Tam, ale to wiecie, to... tam nic nie ma, tam tylko kapliczka. Już przejdziemy dalej, 27 około. Teraz muszą zwyciężyć z tymi przeciwnikami. Ciężko będzie, bo silni są, ale zobaczymy, czy wytrwają. Dobra, musiałem ich po prostu podnieść. Powoli, powoli. No i te obliski się do tego przydadzą. Może mi je zwiększy, ulepszyć na przykład. Są na pewno złote itemy. No nie, jednak nie. Ten też chyba nie. Amulecik. Niesamowicie silni wrogowie. To już też na pewno złota. Akurat mi się przyda. Jakiegoś broń lepszą trafi pierścień. Raczej to nie jest. Kind Shield też nie. Tu gdzieś jest... a, tu jest Radament. A już padł? No to szybko, żeśmy go załatwili. Nie wiem, czy ja wziąłem ten zwój. Pora dreamów. Ale mi się wydaje, że go nie było. O, księga naucz się umiejętności. Mi się wydaje, że to nie jest złote. No, tak zdecydowanie lepiej. A jeszcze się tu przejdziemy. Oczywiście. Daliśmy radę przejść to w jednym odcinku. Tak nie chciałem dzielić. I się udało. Bo podział cięciem to żaden. Wy zobaczycie to jako jedna zwarta całość. No. Angel Star.
Złote, tak się spodziewałem, tylko dla Paladyna Club. To raczej jest... No, nieźle nas tu zaatakowali. Co? Ja chyba... A, dobra. Dobra, tu nie ma złotych przedmiotów. Zupełnie inaczej widzicie, bo ja mam chyba źle tu ustawione. Jasność, kontrast i tak dalej. Wróć do Atmy po nagrodę. Oczywiście, że to zrobimy. Dobrze, że najmniej nie pada przynajmniej. Chyba, że on ma coś wgrane. Czy jak padnie, to się regeneruje. Bo już okazja była wiele razy. Na padnięcie. Obrażenia nie trzeba zwiększyć, tylko życie. Przyzywanych istot, obelisków. Dobra, długi miecz się wydaje, że... Na pewno jest... Nie, to też chyba nie jest... Złote, nie jest, albo jakimś innym odcieniem dali. Tutaj jeszcze są... Nimi się też się trzeba zająć. Dobrze, że ten niedźwiedziołak cały czas jest i nam pomaga. O, widzicie, patrzcie. Złote, nie? Podchodzę bliżej? A to żółte jest. Więc to mi się nie podoba. Jedna wielka sieka, nasi zaraz popadają wszyscy. Jakiś tu hełm. Dla Amazonki, ale jeszcze eteryczny. Kolejna naginata. Może tu są... Może tu nie można pokonać najemników, ale jeżeli życie mu spada, to... O nie. Jak on mi padnie król, to będzie... całkiem kiepsko. On na pewno padnie, widzicie już... Ja go muszę tu odwołać. Chodź mi tu, królu. I nie ruszaj się. Odwołałem sobie jeszcze tego niedźwiedzia, którego nie chciałem. No trudno, zdarza się. Czekajcie. Rękawice też, nawet jak są żółte, to weźmiemy. Klucze tak samo. Nasz odcinek sporo trwa, musimy przyspieszyć. Tak, żebyśmy przetrwali. Nawet ten odbity damage nie jest aż taki tu gwarantowany. Nie jest tak łatwo, jakbym sobie wymarzył. Ale mamy 1100 życia. To nastraja optymistycznie. Jak kruchy nekromanta tyle ma. Nie jest łatwo, na pewno nie jest łatwo. Na medianie byli łatwiejsi oni. Przynajmniej. Short bow. O, ten na pewno jest złoty, widzicie? Podeszliśmy, jest złoty. Nie zmienił się. Przynajmniej oni nie padają, to jest tych obelisków.
No bo obelisk minus jeden. Tylko one mnie zostały. Chyba tylko te obeliski będę stawiał. Bo inaczej to nie ma sensu. Ja tu przyzywam, a to pada. Momentalnie. Co prawda żółta, ale obrony... Ładnie wygląda obronnie. To na pewno jest żółte. Nie złote. Coś tam dostaliśmy, to się bierze. Jak są jakieś premie. Regeneracja many. W tym przypadku... Kurczę, jaki to duży poziom. To trzeba szybko skończyć, a my idziemy go, idziemy. Czy my w ogóle go przejdziemy? Zaczynam wątpić. Idziemy najpierw do góry. No dobra, to już będzie koniec, ale ja nie chcę oberwać. O, jakoś się udało. Tam już akurat nic nie ma, zaraz kolejny level dostaniemy, tylko nie wiem, co dlaczego teraz tu dawać. Może oni odporność na ogień mają, ale... Nie podobają mi się te ich obrażenia, które zadają. Jest po prostu za ciężko. O, jak ożywieńcy... Pysm ogólnie, którzy nie padali na... Helu... Padają tutaj, to gorzej. No i jeszcze... Kawałeczek tutaj. I kończymy ten... Długi odcinek. No i dobra, wracamy do miasta, identyfikacji nie będzie. Chyba, że na końcu, na początku kolejnego odcinka, tak zrobimy. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.